Cześć, nazywam się Jakub Ćwiek, jestem pisarzem i chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać trochę o fantastyce. Zacznijmy od tego, czym fantastyka w ogóle jest. Fantastyka to jest taki rodzaj opowieści różnych, bo to mogą być i książki, i gry komputerowe, i filmy, seriale, animacje, w których do czegoś, co rzeczywiście jest, dodaje się element, którego faktycznie nie ma. Czyli na przykład, nie wiem, smoki, czary. Ale także skomplikowane statki kosmiczne, które przenoszą nas z galaktyki do galaktyki. Jak pewnie zauważyliście, bo trudno nie zauważyć, mamy tutaj do czynienia zarówno z rzeczami baśniowymi, wspomniane smoki, jak i z rzeczami tak zwanymi science fiction czyli. Takimi, nad którymi cały czas jako ludzkość pracujemy. Bo fantastyka, jako szeroki termin, dzieli się na kilka podgatunków. Te najbardziej znane podgatunki to jest właśnie wspomniany science fiction, czyli to, nad czym pracuje nauka, nad czym się nauka zastanawia, a my, pisarze, próbujemy to władować w ramy opowieści. Czyli na przykład, czy możliwe są podróże w czasie, czy możliwa jest teleportacja. No i czy możliwe są wielkie, bardzo, bardzo dalekie podróże międzygwiezdne, spotykanie obcych ras i tak To czym zajmuje się nauka z punktu widzenia Naukowego, my zajmujemy się z punktu widzenia literackiego, w jaki sposób to na nas wpłynie, w jaki sposób my będziemy wtedy reagować i, i, i co się może zmienić. Jeżeli prześledzicie sobie, bo możecie gdzieś książki z dawnych, dawnych czasów, chociażby, nie wiem, opowieści Stanisława Lema, to zobaczycie, że to, co dzisiaj jest codziennością, to, co dzisiaj robicie na co dzień, jak na przykład korzystanie z telefonów komórkowych, było fantastyką. Z kilkadziesiąt, nawet kilkadziesiąt lat temu. I ludzie właśnie o tym pisali w książkach. Zastanawiali się, jak to będzie, kiedy po prostu na swoim telefonie, na jakimś urządzeniu, które nosisz przy sobie, będziesz mógł oglądać film albo nawet rozmawiać z kimś w wideo połączeniu. Drugi rodzaj fantastyki to jest tak zwany fantazy. I fantazy to są te wszystkie opowieści, w których możecie spotkać wampiry, możecie spotkać właśnie smoki, możecie spotkać rycerzy. Gra o tron, jeżeli oglądali ją wasi rodzice, bo wy raczej nie powinniście, to jest właśnie przykład fantazji. Fantazy to także jest Wiedźmin, którego też jest na Netflixie raczej jeszcze nie powinniście oglądać, ale przyjdzie taki czas, że jest to bardzo dobra, dobry trop dla Was. Harry Potter to jest fantazy, czyli te wszystkie elementy, w których wszystkie opowieści, w których wprowadza się elementy nadnaturalne tak zwane, czyli właśnie magię, posługiwanie się czarami, jakieś istoty, których, których faktycznie nie ma, bogów, prawda, bo to są tak że nawiązania do mitologii, chociażby pewnie znacie jakieś już elementy mitologii greckiej, ale wiecie też, że tych mitologii było dużo, dużo więcej. Mitologia nordycka, chociażby, czyli wikingowie, mitologia Majów i Azteków, czyli gdzieś tam właśnie. Te wszystkie klimaty Ameryki Południowej, mitologie indiańskie z Ameryki Północnej, których, których jest bardzo dużo, gdzieś tam bogów, zwierząt i tak dalej. O tym wszystkim będziecie się małymi kroczkami w swoim życiu uczyć, ale już możecie ich poznawać, te małe kawałki, za pomocą, właśnie, fantastyki. I co jest fajne, i co jest najważniejsze, wydaje mi się, to. Fantastyka podaje te opowieści, o których będziecie musieli się gdzieś kiedyś w przyszłości nauczyć, żeby poznać naszą ludzką kulturę. Podaje je w sposób fajny. To znaczy, chce się to czytać, chce się e, tego słuchać, chce się to oglądać. Niekończąca się opowieść, fantastyczna historia, którą ja widziałem za dzieciaka, która do dzisiaj trzyma klimat. E, I to jest właśnie przykład e, takiego typowego fantasy dla młodszych czytelników. Harry Potter na pewno znacie I, i na pewno gdzieś tam już w jakimś stopniu przeżywacie. To jest historia dla nas, fantastów, w miarę nowa, ale zauważcie, przytaczałbym już drugi raz tutaj, to znaczy, że naprawdę jest, jest ważna. Chciałbym, i tego bym Wam bardzo mocno życzył, żebyście spróbowali E, przyswoić troszeczkę fantastyki, e, bardzo różnych tytułów. Najczęściej najfajniej jest poprosić, czy to panią bibliotekarkę, czy też poszukać gdzieś w e, internecie opowieści e, właśnie takich dostosowanych specjalnie dla Was, e, poszukać ich w filmach, grach, ale także książkach, bo, bo książki pozwalają na rozwinięcie wyobraźni e, własnej. Chciałbym, żebyście sięgnęli po. Fantazy, w zależności od tego, co was bardziej interesuje, czy jesteście przyszłymi humanistami, czyli będziecie się interesować kulturami, kiedy będziecie się interesować tym, co nas ludzi czyni ludźmi, no to wtedy możecie spróbować fantazy i rzeczywiście posłuchać troszeczkę o tych religiach, wierzeniach i, i, i innych opowieściach. Jeżeli ciągnie was do nauki, jeżeli marzycie o tym, żeby być astronautami, jeżeli chcecie kiedyś mieć w domu robota, który będzie za was sprzątał w pokoju, no no to warto sięgnąć do Science Fiction i zobaczyć, czy cokolwiek jest do zrobienia, czy cokolwiek da się zrobić. Pamiętajcie o tym, że takie postaci, jak Spider Man, jak Kapitan Ameryka, jak Iron Man, czy wszystkie inne postaci komiksowe, które w tej chwili możecie kojarzyć już z filmów o Avengersach, to też jest fantastyka. To wszystko jest bardzo bardzo, szerokie, bardzo szeroki termin, który pojawia się na co dzień. Dlatego to bardzo chciałbym o to Was prosić. Jeżeli usłyszycie kiedyś fantastyka, nie wzdrygajcie się od razu, tylko sprawdźcie, a co to. A jeżeli chcielibyście przewodników, którzy mogą Wam pokazać, gdzie i po co sięgnąć, zapytajcie Pani bibliotekarek, sprawdzajcie dużo w internecie, albo być może, może Wasi rodzice mogą Was zaskoczyć, zapytajcie rodziców. Może sami gdzieś kiedyś w przeszłości czytali fantastykę. Trzymajcie się. I obyście mieli super fajne i w fantastyczne w każdym znaczeniu życia.